Witajcie. Funkcje tekstowe, czyli funkcje, które pracują z napisami, obrabiają napisy, przetwarzają, próbują w jakiś sposób wyświetlić, czy chociażby wynajdują coś w tekście. Zresztą zobaczcie sami, zapraszam. Na początek pokażę działanie metody find. Metoda find działa na napisach. Wiemy, że wszystko w pytonie jest obiektem, zatem taki literał napisowy też jest obiektem, a to oznacza, że na rzecz tego obiektu mogę wywołać metody, z klasy tego obiektu, ponieważ to jest napis str, string, to znaczy, że ma jakieś tam być może metody. No i ma rzeczywiście i właśnie was z nimi zaznajamiam. Pierwszą jest find, wywołujemy ją na rzecz właśnie tego napisu, i ta metoda find ma jeden argument, przynajmniej tutaj w tym użyciu. Tym argumentem jest podciąg, który chcę znaleźć w moim napisie. A to, co zostanie zwrócone przez tę metodę, to jest indeks, pozycja, gdzie zostało to znalezione, ewentualnie minus 1, jeżeli nie zostało znalezione. Zobaczymy, że tutaj zostanie zwrócone 0, jeżeli to uruchomimy o, w tym miejscu. I to 0 oznacza, że na samym początku tekstu, traktujemy literki jak w tablicy indeksowaną, tam 0, wy pierwszy, drugi itd. Na pozycji 0 zostało znalezione to. Jak poszukać następnego? Otóż, Tutaj już wykorzystuję ten indeks znalezionego pierwszego to i szukam sobie następnego to. W taki sposób właśnie, że na, drugim, tutaj na drugiej pozycji pojawia się argument, który mówi, od którego znaku szukać teraz. Czyli nie szukam od początku, tylko od jakiegoś tam znaku. W tym wypadku od znaku o jeden dalej niż wcześniej znaleziony, czyli będę szukał od o. A skoro będę szukał od o, to na pewno znajdę drugie to, a nie pierwsze. I rzeczywiście mamy tu 16. Czyli pozycja następnego to. Możemy też poszukać troszkę dalej. Przesuńmy się tu na chwilę o 17. To zobaczymy, że znalezione to będzie też trzecie. O, zobaczcie, bo tutaj jest jeszcze dopisane słowo totalnym. I mamy trzecie to. Okay? Zatem widzimy, że można szukać od pozycji. Można też przeszukiwać napis. Pomiędzy jego jakimiś pozycjami. Na przykład tutaj szukam słowa top, między pierwszym a piętnastym znakiem. Domyślamy się, że nie zostanie to znalezione, no bo drugi zaczyna się od 16. Zatem funkcja coś zwróci. I rzeczywiście, zwróci minus 1, czyli że nie ma indeksu, nie istnieje ten podciąg w ciągu. Gdybyśmy chcieli zwrócić wyjątek zamiast minus 1, to możemy użyć funkcji index, takiej metody index, która działa identycznie, tylko właśnie zamiast minus 1 w przypadku nieznalezienia podciągu, zwraca jakiś tam wyjątek, możemy go obsłużyć, albo i nie. To zależy, co chcemy uzyskać. I kolejna metoda, rfind, która od find różni się tylko tym, że szuka, ale zaczyna od końca to przeszukiwanie. I rindex analogiczna do rfind. Tyle tylko, że zamiast minus 1 w przypadku, kiedy podciąg jest nieznaleziony, zwraca wyjątek. A następna metoda to jest capitalize, i tutaj zobaczcie, mamy taki napis: Rabarbar jest fajny. Kiedy go skapitalizujemy, to mamy: Rabarbar jest fajny, tekst się nie zmienił co do treści, ale duże litery poza pierwszą zostały sprowadzone do małych. A tutaj inny przykład, malutkie EŚ na początku zostało zamienione na duże EŚ. Widzimy, że też z polską czcionką sobie tutaj ta metoda poradziła. Kolejna metoda to jest COUNT. I COUNT zlicza w napisie ilość wystąpień danego podciągu. Czyli nie tyle szuka tego podciągu, gdzie on jest, tyle tylko liczy, ile razy wystąpił. I tu mamy kilka razy takie słóweczko PA, taki podciąg PA i później jeszcze jest raz na końcu, zatem sześć razy to pa powinno wystąpić i rzeczywiście tak dokładnie jest, tyleż się tutaj wyświetla. A tutaj mamy podobną sytuację, tyle tylko, że mamy w, zliczane w pewnym tylko zakresie. Zatem szukam sobie, na przykład, od trzeciego znaku, to będzie to pa tutaj drugie do dziesiątego. I w tym zakresie zostało to pa znalezione tylko dwukrotnie. A dalej mamy takie metody testujące, czy napis przypomina jakiś ciąg rozpoznawalny, na przykład jako litery, jako liczby dziesiętne, czy jako cyfry, czy jako wartości numeryczne, a może napis zawiera jakieś słowo kluczowe, które istnieje w pytanie. Tutaj mamy taką metodę is_identifier, czyli czy te słowo, które mam Przypomina jakieś słowo kluczowe z języka pytonu. No, na przykład, def wiemy, służy do rozpoczynania definicji funkcji, tworzenia funkcji, zatem rzeczywiście. Mamy tutaj potwierdzenie, i tu zobaczmy te wszystkie metody is, is, is zwracają prawda lub fałsz, i to mamy tę linijkę, możemy sobie to już na spokojnie przeanalizować. Tu jeszcze jest is space, czyli sprawdzamy, czy tam są jakieś znaki białe, chociażby spacja czy tabulator. W tym ciągu tutaj, tutaj, czy napis jest z małych liter, a może z dużych liter, albo czy jest tytułem, czyli czy kolejne słowa są z dużej literki. No i tu mamy. O, taki jeden wielki print. Widzimy tutaj różne wyprintowane prawdy lub fałsze. Możemy sobie to przeanalizować. Pozmieniajcie sobie tam chociażby w isDigit. Nie wiem, dopiszcie sobie R i sprawdźcie, czy isDigit jeszcze będzie prawdą i tak dalej. Kolejna metoda jest bardzo przydatna. Jest to metoda join. Metoda join działa na takim tekście, który posłuży załącznik innych tekstów. Mamy więc wyżej listę jakichś tam tekstów. Te teksty to jest trzy literki i słówko dramat. Następnie na trzech kropkach otoczonych spacjami odpalam join i jako argument do join wrzucam moją listę. Efektem będzie połączenie tych tekstów z listy łącznikiem, który podałem tutaj na rzecz tej metody join, czyli jest to spacja, trzy kropeczki spacja i cały napis jako jeden połączony tekst wyświetlamy tutaj. Kolejne metody formatują podany tekst. Popatrzcie, mamy tu trzykrotnie wyświetlone słowo traktor, z tym, że właśnie przepuszczone przez takie trzy metody. Pierwsza środkuje ten napis na długości 50, a puste po bokach yy, przestrzenie wypełnia znakiem równości to jest słowo traktor w tym miejscu. Pozostałe funkcje domyślamy się. To samo tylko do lewej, i to samo tylko do prawej. Czyli na, tej, na tym odcinku 50 znaków słów ląduje na lewo, na prawo lub do środka. Coś jakbyśmy mieli jakiś edytor tekstu. Jeżeli tu się zastanawiacie, dlaczego to jest krótsze, to tylko dlatego, że ta czcionka nie jest monospace i po prostu jeden znaczek równości jest szerszy niż jedna gwiazdka. Stąd ta różnica, ale tu jest po 50 znaków. Możecie sobie to sprawdzić sami. A tutaj mamy metodę partition, która dzieli tekst na trzy części, gdzie tym tekstem, który rozdziela, jest jakiś podany tutaj w tej metodzie argument. ściślej, tekst zostanie podzielony na część do tego podciągu, na sam podciąg i to, co zostało. Nawet jeżeli to C w tym, to, co zostało wystąpi, to już nie ma to znaczenia. Zobaczcie, tutaj jest zwrócona lista. Nasz bazowy tekst został podzielony. W środku jest właśnie ten podciąg C. Mamy tutaj też R partition, to jest to samo, tylko jakby odwrotny porządek będzie dzielił. No to ta lista będzie miała pozamieniane elementy. Mamy też bardzo ciekawą metodę replace, i ta metoda zamienia jakiś fragment na inny. Mamy tu słówko krowa, i ja zamieniam sobie kro na mo. Efekt wyświetli się słowo mowa. A co jeżeli wpisał, wpisałbym sobie krowa. Krowie nierówna, to co by było teraz? Popatrzcie, mowa mowie nierówna. Czyli nie tylko zamieniamy jedno wystąpienie, ale wszystkie, przynajmniej w tej sytuacji. Metoda split świetna metoda odwrotna do metody join. Podajemy w argumencie taki fragment, według którego chcemy dzielić nasz napis. Jeżeli, tutaj w napisie mamy, popatrzcie, 1, 2, 3, 4, 5 oddzielone właśnie przecinkiem, który tu jest podany jako argument, to split zwróci mi listę, zerknijcie tu, złożoną z napisów 1, 2, 3, 4, 5, czyli tak jakby ten przecinek został potraktowany jako separator i ten separator posłużył do rozbicia całego napisu. Ale zwróćcie uwagę, że przecinki nie zostały tutaj zachowane, zostały gdzieś tam usunięte. Mamy tylko te części pomiędzy. Przecinkami. Tutaj mamy też sytuację, w której określam, jeżeli podam argument, ile razy mogę doprowadzić do tego splitowania, tego rozdzielenia. Jeżeli podam, że tylko dwukrotnie, to znaczy, że pierwszy i drugi przecinek zostanie ujęty w, tym mechani w tej mechanice dzielenia. Zobaczcie, to jest ta linijka. Jedynka jest wydzielona i dwójka, ale już 3, 4, 5 zostało jako napis. Zatem mogę określić, ile razy mam ten, ten podział. Wykonać. Mamy też sytuację, kiedy split nie zawiera żadnego argumentu, to wtedy stosuję taki pewien algorytm. Zobaczcie, mam tutaj sporo spacji, potem jedynkę, znowu spację, dwójkę, spację A, sporo spacji i B. Algorytm split możecie sobie potestować na różnych wariantach, jak działa. Powiem szczerze, nie sprawdzałem wszystkich możliwych opcji tego split bezargumentowego, ale na pewno radzi sobie świetnie ze spacjami. Bez argumentów, zobaczcie, co nam wypluł. Wykrył jedynkę, dwójkę A i B, czyli tak jakby pozbył się wszystkich spacji, potraktował je jako separatory, ale nie jako separatory kolejne, tylko tak jakby je usunął. Wszystkie spacje, na przykład stąd, sprowadził do jednego separatora. Mamy też jeszcze split lines, taka metoda, domyślamy się co ona zrobi. Mamy tutaj napis i w tym napisie występują entery. Zatem co zrobi moja funkcja? Zwróćcie uwagę. Pierwszy tekst, który wypluje nasz split lines, to jest jedynka. Zatem ten enter został jakby pominięty, uznany za separator. Potem mamy dwójkę, tabulator i enter. Zatem zostanie zachowana tylko dwójka i tabulator. Enter znowu posłużyło za separator. A po trójce, zobaczcie, mamy aż dwa entery. Zatem po trójce wystąpi linia pusta, napis pusty, ponieważ były dwa entery, a ja szukam separatora, który dzieli linię. A tutaj jeszcze mamy tę samą metodę split lines, tylko że z argumentem, prawda, który to argument sprawia, że entery są zachowane, kiedy ten Split następuje, czyli dzielę wprawdzie te linie, ale nie usuwam tych enterów. Zatem to jest to samo co tu, tylko wszędzie te kolejne elementy mają enter. O tu jest na przykład sam enter. OK? No to idźmy dalej. Kolejna sprytna metoda, ZFill na podanej długości wypełnia napis zerami od początku, przy czym jest całkiem inteligentna. Mamy tu minus 51, zobaczcie na 30. Znakach zostało poprzedzone to 51 zerami, ale minus jest w tym miejscu, zatem logika pewna została zachowana. Potestujcie sobie tę metodę. Kolejna metoda bardzo ciekawa, Translate, służy do pewnego tłumaczenia jednych znaków w drugie znaki. Bardzo przydatna metoda, kiedy mamy jakieś problemy z polską czcionką, czy w ogóle z jakimiś tam znakami w napisach, możemy pozamieniać pewne znaki na inne. Logika jest prosta. Argumentem jest słownik. Który ma takie pary, jaki kod znaku, na jaki kod znaku zamienić. Czyli na przykład 97, wiemy, że to jest małe a, i tutaj pacynka, to a zostało zamienione na y, a tutaj mamy małe k, i to zostanie zamienione na duże a. Efekt zamiast słowa pacynka mamy tutaj jakieś Pycynae, prawda? Pozamienialiśmy sobie te elementy. Zwróćcie zresztą uwagę, że wszystkie małe a zostały zamienione, a nie tylko pierwsze czy coś takiego. No to dalej. Kolejna metoda jest bardzo przydatna. Jest to metoda format. I ta metoda działa na napisach, w których to napisach możemy umieścić specjalne takie znaczniki, które będą zamienione na argumenty, które były podane w metodzie format. Pewnie się teraz troszkę zamieszało, ale przykłady wszystko wyjaśnię. Tutaj mam jakąś listę, trochę zmiennych wrzuconych do listy, gdzieś tam z nich skorzystamy. I teraz zobaczcie, mamy tutaj taki tekst, tekst formatowany, a potem mam nawiasy klamrowe, otwarty, zamknięty, takie jakby miejsce, w które coś być może będzie wstawione i dokładnie trzeba tak o tym myśleć. Mamy jeszcze jedno takie miejsce, zatem mamy tu takie dwa miejsca, które za chwilę będą zamienione na co. Ano na to, co określi metoda format wywołana na tym tekście. Ten tekst zawiera jakby takie pola, które potem będą czymś wypełniane. A czym? A tym, co zostanie podane jako argumenty w metodzie format piątką i liczbą z wars tą jedynką. No to tam indeks zerowy. Zatem powinien się wyświetlić napis, napis tekst formatowany 5 i 1. Mhm. Tekst formatowany 5. 1. Nie widzimy nawiasów klamrowych, tylko wstawione są w te miejsca argumenty z formatu. I ta reguła tutaj niżej jest pokazywana, ale w rozwinięciu. Popatrzcie teraz. Znowu mamy format, ale teraz podaję w tych nawiasach klamrowych numery 1, 2, 0, 1. Hmm. Cóż to może być? Bardzo proste. W formacie mamy trzy argumenty. Wars od 0, czyli to będzie 1, wars od 1 to jest dwójka, i wars od 5 to jest literka C. Ale ogólnie te trzy argumenty są ponumerowane. Zerowy argument, pierwszy argument, drugi argument. A więc tekst formatowany. Weź pierwszy argument, weź drugi argument, potem zerowy argument, a potem znów pierwszy. Pierwszy i pierwszy to jest wars 1. Drugi to jest wars 5, a zerowy to jest wars 0. Zatem co się wyświetli? 2, C, 1 i znowu. Dwa. Zatem mimo takich podanych argumentów, ich kolejność użycia mogę jawnie tutaj przywołać. Zatem jedynka sprawia, że najpierw zostanie wars 1 wstawiony, a nie wars 0. Wars 0 będzie wstawiony tutaj. Także jeszcze pewna manipulacja kolejnością. Ale można tak. Kolejny format, popatrzcie to jest nazwana zmienna, jeżeli w formacie mam ponazywane tutaj... Argumenty a, a, a równa się 1, B równa się 2C3, to tu mogę się odwołać w tym formacie tekstowym wprost do tych właśnie argumentów w ten sposób podanych: A, C, B. 1, 3, 2. Hmm? A tutaj mam sytuację, w której A jest listą, to mogę się odwołać do konkretnego elementu tej listy. Format i w środku A w nawiasach od 0, A od 1. Cały format zostanie tak przeanalizowany, że zostanie tu wstawiona jedynka i dwójka, i mamy to dokładnie w tym miejscu. A tu jeszcze taki ciąg formatów, już nie będę tego omawiał. Możecie sobie to tak rzutem oka przeanalizować. To jest taka pewna metoda wyświetlania napisów. Zresztą ciągnę to się tutaj dosyć długo, więc może tam po parę zdań. Popatrzcie. Mamy słowo napis, które chcę wyświetlić, ale w tak przygotowanym formacie. Ten format mówi mniej więcej tyle, żeby wyświetlić napis, wyrównując go do lewej i umieścić go w 30 znakach. No i tutaj nie będzie za bardzo widać, ale ten napis jest i to jest 30 znaków spacji. OK? Do tego miejsca. Potem mamy to samo, tylko wyrównanie do prawej. I to jest ten napis tu, na 30 pozycjach, ale wyrównany do prawej. Tutaj mamy napis wyśrodkowany, czyli taka... Forma użycia tutaj tego formatu w nawiasach klamrowych. Środkuje napis na 30 pozycjach. Czyli mamy napis tu w środku o. A tu mamy to samo, tylko że jeszcze te 30. O, zobaczcie, tutaj jest. Wypełniamy podkreślnikiem, czyli środkujemy i jeszcze wypełniamy podkreślnikiem. Zatem mamy to o aż tutaj. To te 30 trochę więcej niż myślałem. No ale nieważne. O, jest tu. Ok to przyjrzymy się pozostałym, bo wyglądają dosyć magicznie. Kolejny format służy do wyświetlenia liczb z zachowaniem znaków, ewentualnie z wymuszeniem miejsc po przecinku. Tutaj to F oznacza, że mam potraktować liczby, które są argumentami dla naszego format, tak jakby były floatem. Float ma tam 5 miejsc po przecinku precyzji i rzeczywiście tak zostanie to wyświetlone. Zobaczcie, jak to uruchomimy, to mamy to O w tym miejscu. Tutaj 2,5 został jawnie podany znak, jeżeli byłaby to ujemna wartość, to będzie podana ujemna, niech was ten plus nie zmyli, to nie oznacza, że tylko plusy się pojawiają. To drugie 2,5 jest ujemne i tu już minus został zachowany, przy czym miejsc po przecinku tam jest 5 czy 6, to już nieistotne. F po prostu zostawia jakieś tam ilości miejsc po przecinku. Tutaj podobnież, tyle tylko, że już bez tych plusów, to znaczy, że znaki będą wyświetlane tylko w przypadku liczb ujemnych. O i mamy to tutaj, a ponieważ w obu sytuacjach użyłem f, to znaczy, że będzie to wyświetlone tak, jakby jawnie pokazując, że jest to liczba zmiennoprzecinkowa. A tutaj mamy kolejną rzecz. Mamy liczbę 99, którą wyświetlę sobie aż w czterech systemach pozycyjnych liczbowych. Popatrzcie, jako dziesiętną, szesnastkową ósemkową i binarną. Tak o właśnie łatwo można to zrobić. I to jest tu. 99 dziesiętnie, a potem jako szesnastkowa, jako ósemkowa i jako binarna. Tutaj mam to samo. Tyle tylko, że takie poprzedzenie tu w tym formatce naszego kodu liczbowego krzyżykiem będzie sprawiało, że, uwaga, będą wyświetlone te liczby z zachowaniem takiego prefiksu, który informuje, co to jest za rodzaj. 0x, no to już wiemy, że szesnastkowa. 0o, no to już wiemy, że ósemkowa. 0b, no to to będzie właśnie binarna. I jeszcze możemy sobie wymusić, jeżeli x na przykład podamy jako dużą liczbę, a nie małą, to będziemy mieli nie małe cyferki, tylko duże i jeszcze możemy o tutaj na przykład ośmioma, na ośmiu pozycjach to umieścić i poprzedzić zerami, czyli liczbę 2557 zamienię na szesnastkowe, wyświetlę ją jako duże cyfry, jeżeli wystąpią cyfry ABCDEF i jeszcze na ośmiu pozycjach poprzedzę zerami, o takie formaty, ok? Kolejne użycie naszej metody format, a ściślej takiej oto formatki, tworzy separator tysięczny. Niżej możemy zaokrąglić liczbę, czy bardziej doprecyzować ile miejsc po przecinku ma się pojawić, a tutaj możemy przedstawić liczbę w postaci procentowej. O zobaczcie, tu mam 44 podzielić na 100, ale ponieważ wymuszam tutaj kontekst procentowy, nie pojawi się 0,44, tylko 44%. A tutaj importujemy sobie DateTime. Date, time. date time odsyłam do internetu. Jest to taka funkcja, która tu przyjmuje argumenty ręcznie, rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda i tworzy specjalny, specjalny format zwracany. Ten format zwrócony posłuży jako właśnie taka lista, takie argumenty tutaj dla naszego format. A zwróćcie teraz uwagę, co mam tutaj. Mam tutaj jeden duży argument, jedną taką formatkę, ale w środku mam bardzo jasno określone, jak wyświetlić rok, który będzie pobrany właśnie z tego date time, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. To jest, jest takich tutaj znaczków więcej, ale to już odsyłam do internetu. Tam do ściślej opisu tej biblioteki po prostu. Zobaczcie, jest to w tym miejscu. O, tak sobie wyświetliśmy ten podany tutaj czas. A teraz uwaga: mamy metodę FOR. Która korzysta z takiej funkcji zip, a ta zip zwraca pewien specyficzny zbiór. Jaki zbiór? Ano, zip ma dwa argumenty. Ma dwie listy. Tu pierwszą listę, to jest tak naprawdę napis, ale wiemy, że napis to lista znaków. Będzie miksować, zipować z taką listą jawną, z jakimiś znaczkami. W praktyce będą zwracane tutaj do fora takie dwie pary. Pierwszy znaczek z napisu i pierwszy znaczek z tej listy. I to będzie pierwsza para. Potem będzie to i to, a potem to i to. Czyli znak większości mniejszości będą połączone odpowiednio z plusem i z krzyżykiem. I teraz trzykrotnie zostanie taka para ustalona, taki miks trochę stąd, trochę stąd. I teraz pierwszy element będzie pod x, drugi pod y. I co ja robię? Wstawiam tu taką formatkę. 0 y i na 30 miejscach, następnie odpalam format dla takiego ciągu, i co tam robię? Wstawiam sobie słowo tekst, a dla x -a przypisuję ten x stąd, dla y przypisuję y stąd, a tutaj one są jawnie przywołane. To jest ta sytuacja, kiedy korzystaliśmy wcześniej z tego formatu. Oto to jest tutaj. Widzimy, to jest użycie tej metody format w ten sposób. No i tutaj to robię, tylko w pętli for. Taka kondensacja, duża abstrakcji trzeba się nad tym głęboko zastanowić, ale efekt jest taki: słowo tekst jest wyświetlone raz na środku, bo to jest ptaszek na początku, potem do prawej, a potem do lewej. No, niezłe. No to na koniec już tylko taka informacja. Umieściłem tu dla was link do opisu biblioteki String, a sama biblioteka String dostarcza takie ciekawe stałe. Ja tutaj dwie wyświetliłem: String.digits i String.hexDigits. Można powiedzieć, że są to cyfry systemu dziesiętnego i szesnastkowego i rzeczywiście tu są takie dwa napisy. Zobaczcie o tutaj są cyfry z systemu dziesiętnego, a tutaj cyfry wszystkie możliwe i to zarówno w wersji małych jak i dużych liter z systemu szesnastkowego. Mamy też do dostępne różne inne stałe jak choćby ASCII letters i tak dalej, ale spróbujcie sobie sami to popodstawiać, powyświetlać, zobaczyć jakie to napisy nam tutaj zwróci nasz pyton. A na koniec jeszcze tak zwane template'y takie szablony. Zerknijcie na to, bo to też może komuś się przydać, chociaż niewiele się to różni od korzystania z formatów. Popatrzcie, szablony znajdują się właśnie w tej bibliotece String. Tutaj je sobie importujemy i tworzymy sobie obiekt s klasy właśnie ten szablon i jako argument podajemy taką formatkę, tylko że właśnie jakby zamiast tych klamerek używamy takiej notacji z dolarem. Dolar a to nie dolar b. Tu mamy taki napis i ten dolar a to będzie to miejsce w które coś zostanie wstawione. Zobaczcie. I teraz mogę sobie na przykład zrobić tak s z metodą Którą dostarcza tutaj ta klasa szablon substitute i tu mam a to jest siano b to kapusta. Efekt kiedy to wyświetlę, efekt jest taki, że siano a to jest siano to nie b to jest kapusta. Siano to nie kapusta. No nic dziwnego. Tutaj mamy następującą sytuację. Tworzę sobie słownik. Tak, zobaczcie, tutaj mam takie pary. A to jest szynka, B to jest kalafior i ja to zamieniam na słownik, czyli D będzie takim, for... będzie po prostu słowniczkiem, i teraz wyświetlam sobie to, co zwróci szablon A to nie B. I tutaj, jako metoda substytut, wstawiam właśnie ten słowniczek D, który tu wcześniej utworzyłem, i efekt będzie, że szynka to nie kalafior, czyli praktycznie identyczne skutki jak wcześniej tylko trochę w inny sposób to użyłem i coś podobnego jeszcze zrobimy sobie tutaj tylko tutaj mamy o wymuszenie aby nie było traktowane to b tak jako argument dlaczego bo nie ma czegoś takiego jak b mamy c ale nie mamy b zobaczcie mamy a szynka c kalafior co się dzieje kiedy tu mam dolara zostaje wstawiona szynka, a kiedy mam dolar B, a ono nie istnieje, no to wyświetli się dolar B po prostu. To save substitute sprawia, że właśnie nie będzie błędu, kiedy taki dolar B nie istnieje, bo gdybym, zobaczcie, gdybym tutaj wyświetlił dolar C, a dolar C nie istnieje, no to mam błąd, wyjątek, ok? Key error C, nie ma czegoś takiego jak klucz C. A kiedy używam safe substitute, to... Mam sobie tutaj zabezpieczenie, jakby odpalone, że jeżeli pojawi się nawet coś, co nie istnieje, to nic nie szkodzi. Szynka to nie. Dolar B został kalafior, bo dolar C jest określony, no i dolar D znowu został. Nie ma błędu. Aczkolwiek wyświetlanie taki dolar B, dolar D to tak trochę bez sensu. Uwaga, to nie jest wszystko. Jest tego więcej. Polecam sobie przejrzeć właśnie chociażby bibliotekę String. Poszukać, jeżeli to dla Was za mało, informacji o zabawie tekstami, wyszukiwaniu, podmienianiu, czy chociażby formatowaniu wyjścia tego tekstowego, to szukajcie już sobie dalej, gdzieś tam na własną rękę. Ale dobra rada. Dobrze jest opanować to, zwłaszcza poczytać sobie o tych formatach, bo tutaj pokazałem Wam przykłady, ale tutaj to, co po prostu trzeba zapamiętać, tu nie ma co rozumieć, ok? Zatem... Mam nadzieję, że to Wam się do czegoś przyda i że będziecie korzystać z tych napisów, jeżeli Wasze programy będą z nich korzystać. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia i zobaczenia na następnej lekcji. A będą to chyba ćwiczenia.